Ale widzisz, jak ci zadam za chwilę pytanie, to się obrazisz. Każdy z was, kto to teraz ogląda, a nie da suba, ma małego siusiaka. To chcesz się ruchać, czy nie? Nie. Okej, okay. Ale widzisz, że było takie nie. Nie spodziewałam się czegoś gorszego, szczerze mówiąc, i nawet mnie to ucieszyło. Moim zdaniem ucieszyło. To było takie bardziej nieprzemyślane, nie? Okej, okay, czyli teraz mam sobie dać jeszcze czas na przemyślenie tego. Nie? Pamiętaj, że mogę ci dać moje najlepsze 8 sekund w życiu. Widzisz, dobra, i cię to bawi, czyli trochę cię to bawi, a nie powinno cię to bawić. No ja niestety... Bo może są tutaj... Nie jestem, ja dżentelmenem nie jestem, w seksie kobiecie też nie daję wygrywać, więc obiecuję, że skończę pierwszy. No. O, jakie żarciki, Jezu. No a to nie są żarciki, kurwa, to nie są żarciki, to jest najgorsze. Piwnicy przy piwie sobie siedzimy, palimy... O, co palimy? Papierosy... Spożywasz narkotyki? Nie, już nie. Nawet kiedyś. W sensie spróbowałam 2 razy w życiu zioła. No. I mój były chłopak hodował. Nie, chyba nie powinnam tego mówić. O! O! Jestem, zadaję się z przestępcami. Świetne. Kobieta przychodzi moralizować, dzieli życie z bandytą. A mam takie pytanie. Nie, zgłosiłaś to na policję, czy nie? Nie, on w ogóle nie był z Polski, więc jakby... A jakie to ma znaczenie? A może był... A nie, ale nie, że może był, tylko... Okej, okay. Hodował zioło, czyli popełniał przestępstwo. Czyli wedle niektórych... Ty przyzwalasz na niektóre przestępstwa, a na niektóre nie przyzwalasz. I to jest właśnie ta twoja hipokryzja. Nie, to nie jest żadna hipokryzja, no kurczę... Jest hipokryzja, bo kazałaś zgłaszać takie zachowania. Kogoś, przemocowe zachowania, no... Aha, czyli jak nie są przemocowe, to ten, to nie trzeba zgłaszać. Jeżeli kto, jeżeli oszustwo skarbowe nie zgłaszamy. Właśnie, dzieci biorą narkotyki, jest okej. Okay. Mogły nie brać, kurwa. Dzieci, on hodował dla siebie, miał jedno drzewko, w którym sobie hodował dla siebie zioło w ogóle. O czym a czy jest to legalne, czy nie? Nie. A czy na drzewku był napis, albo było niedostępne dla dzieci, a co gdyby dziecko zerwało? Przeszedłby, kurwa, młodszy brat. On nie ma młodszego brata! Przestańcie doprowadzać sytuację do absurdu. Kiedy coś krzywdzi kogokolwiek, kiedy on w ogóle by w jakikolwiek skomunikował się w sposób z dzieciakami i sprzedał im to ja w ogóle bym od razu leciała na policję i byłabym pierwsza, uwierzcie mi. Serio, bo to jest krzywda ludzi, nie? Natomiast jak to było jakieś na balkonie drzewko takie, które on sobie tam sadził i podlewał i whatever i dla niego to potem na cały rok wystarczyło, no to... Nie. A, czyli rozumiem, że nagle ci zaimponował tym, że jest regularny i pamięta, żeby drzewka podlewać. Przyrodnik pierdolony się, kurwa, znalazł. Dlatego właśnie z nim byłam. Dokładnie tak to wyglądało. Nie podoba mi się to, co mówisz. Cieszę się. Kryjesz przestępców. Ja też miałem kolegę, który palił zioło. I teraz ma, jeszcze 4 lata w Białołęce na przemyślenie tego. A wy kiedyś zapaliliście zioło? Nie. Okej. Okay. Rafał? Ale waliłem po nosie. Wyglądam ci na narkomana. Zapaliłem raz czy 2 razy, ale ja cenię sobie świadomość w życiu, dlatego wolę walić kreski. Po kokainie nie ma zwały i świadomie myślisz. No, ja koncentracja jest lepsza. Ja rzeczywiście 2 razy spróbowałam zioło, ale nie umiem wdychać, bo nigdy nie paliłam też papierosów, w związku z tym to w ogóle na mnie nie zadziałało. I raz dostałam ciasteczko od właśnie tego byłego, wydaje mi się, że to był rodzaj znęcania się nade mną, który mi dał strasznie dużo w tym ciastku i przez 48 godzin nie byłam w stanie w ogóle nic, nie łączyły mi się myśli ze sobą. A to ci chyba zostało. W razie. Oj, jaki nitro, jesteś zabawny. A co ty, Rafał, powiedziałeś? Też coś pewnie również... To bardziej tabletka gwałtu musiała być, jak 48 godzin do ciebie dochodziłaś. Nie no, serio. Serio się strasznie źle czułam, tam było... Ile trwa trawienie trwa? No moje... Wydaje mi się, że okres półtrwania zioła w organizmie to parę godzin, tak podejrzewam, ale mogę wygooglować. Ale jeśli chodzi o ciastka i to z trawieniem cały czas ten... No, ale mimo wszystko nie trawisz 48 godzin raczej, nie? Raczej to nie. To musicie wygooglować, bo serio u mnie to trwało 48 godzin i było to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo złe doświadczenie i od tego czasu też nigdy już nie próbowałam i nie chcę próbować. I alkoholu też nie piję. I papierosów też nie palę. Jestem grzeczna.
Lubię takie grzeczne. Ja też, bo mówiłem, że grzeczne z reguły okazują się niegrzeczne. Mają kalendarze adwentowe. No właśnie. Głupole. No to powiedzcie mi z tą A ty głupku ty. A ty głupole. Powiedzcie mi z tą mirachuaną. Kim? Powiedzcie mi z tą mirachuaną. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Kim? Mirachuaną. Mirachuaną. Jest marihuana? W żadnym wypadku. Myślę, że nie ma się co zatrzymywać.